Loża radiowa. I rozpoczynamy drugą godzinę loży radiowej. Kłania się państwu Joanna Matlak, a druga godzina w piątek to oczywiście spotkanie z młodzieżówkami partyjnymi. A zaproszenie do studia przyjęli Grzegorz Krukowski Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Uśmiecham się do państwa serdecznie. Dzień dobry. Michał Maliński, Konfederacja Ruch Narodowy, też uśmiech. Dzień dobry państwu. Również dobry. się uśmiecham. Jarosław Draguć Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. A także Mikołaj Olchowy, Lewica. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o składzie nowego rządu. Już wszystko jest jasne. Po tych medialnych spekulacjach i doniesieniach już wszystko y, wiemy. Na papierku mamy napisane, cała lista y, y, wicepremierów, ministrów jest. A zatem, jak panowie oceniają ten skład nowego rządu? Może Grzegorz Krukowski zacznie. A pani redaktor, może najpierw posłuchamy trochę krytyki, a ja potem tę krytykę tak, odbiję od kolegów. Piłeczkę, tak, w ten sposób. Zgadzają się wszyscy? Jak tak będzie, to kto zacznie? Michał Maliński może. To tak, no ja chciałbym mieć taki dobry humor jak kolega oglądając skład nowego rządu, ale niestety fakty i rozliczne argumenty skłaniają mnie do tego, żeby raczej popaść w pewną e, zadumę i konstruktywną krytykę. Przede wszystkim widzimy tutaj e, drugi rok drugiej kadencji tej samej partii przy władzy, więc siłą rzeczy będziemy mieli pewien motyw zmęczenia materiału, czy zmęczenia też e, pewnymi rozwiązaniami politycznymi, ale nie jest tutaj to najważniejsze najbardziej istotne. Pierwsze, co zwraca moją uwagę, bo może wypunktuję mhm. mm, moim zdaniem y, najgorsze przykłady przy rekonstrukcji rządu po kolei. Jarosław Kaczyński jako prezes partii rządzącej i taki byśmy powiedzieli nieformalny naczelnik państwa wchodzi do rządu przy stanowisku y, wicepremiera o bliżej niesprecyzowanych kompetencjach, bo to jest Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Państwa, który notabene działa przy Radzie Ministrów. Y, Dziwi mnie bardzo mocno, skąd wzięła się taka nazwa, gdyż Komitet do spraw Bezpieczeństwa Państwa, czyli Komitet Gospodarstwiennej y, Bezopasności to było KGB w Związku Radzieckim i ono również działało przy Radzie Ministrów ZSRR. Więc nie wiem co taki organ mógłby robić i jakie mieć kompetencje. Przeczytałem dzisiaj jednak robiąc sobie pracówkę, że szefem gabinetu Jarosława Kaczyńskiego mógłby być szef Forum Młodych PiS Michał Moskal, który jest znany z takich bardzo nowolewicowych poglądów, bo ta piątka dla zwierząt to jest jedna sprawa, ale w zeszłym roku na konwencji młodzieżówki PiS on postulował likwidację tak zwanego Pay gap, czyli luki płacowej pomiędzy mężczyznami i kobietami. Jest to argument bardzo silnie podnoszony przez środowiska lewicy na całej świecie, ale przede wszystkim on jest pozbawiony jakiegokolwiek zasadnego i merytorycznego uzasadnienia z punktu widzenia ekonomii, prawa, naukowej wiedzy, danych, statystyk itd. Kolejnym argumentem, który bardzo źle świadczy o nowym rządzie jest to, że na stanowisku ministra finansów yy, Pozostaje ten sam człowiek, który, o którym za dużo nie wiemy. Jego życiorys zaczyna się koło czterdziestki. Wiemy, że pochodzi z sektora bankowego i w prywatnych bankach zagranicznych też miał stanowiska kierownicze. Poza tym pan minister moim zdaniem w zbyt słabym stopniu posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie. Ja rozumiem, że on się urodził i wychował za granicą, ale... Nieznajomość języka polskiego dyskwalifikuje go do y, pełnienia tego typu funkcji. Y, kolejna sprawa minister rolnictwa, pan minister Ardanowski, który był zaangażowany w, od początku w Solidarność, ale przede wszystkim miał solidne wykształcenie rolnicze i doświadczenie praktyczne, a w ostatnich dniach pokusił się nawet na krytykę rządów PiS, że partia skręca w kierunku sprawicowego na neomarksistowski. Został zastąpiony przez pana Grzegorza Pude, Uda. który co prawda jest zootechnikiem, ale... W ostatnich dyskusjach w parlamencie bardzo zacięcie bronił tzw. piątki dla zwierząt, występując otwarcie jak żaden inny dotąd poseł przeciwko polskim rolnikom i przeciwko polskiemu rolnictwu, dodatkowo współpracując bardzo silnie ze skrajnie lewicowymi fundacjami, organizacjami działającymi na rzecz tzw. praw zwierząt, jak na przykład otwarte klatki. Mógłbym jeszcze wymieniać dużo innych przykładów, ale nie mamy ku temu czasu. Na sam koniec chciałbym dodać, że też martwi mnie to, że administracja, rządowa nie jest dopasowana w możliwie najlepszy sposób do e, sprawnego zarządzania państwem, ale jej kształt jest wynikiem nie przesłanek merytorycznych, ale też pewnych konfliktów czy rokowań czy jakiś po jakiegoś podziału stanowisk w obrębie obozu władzy. Świadczyć może o tym na przykład stworzenie quasi ministerstwa dla pana Wosia z Solidarnej Polski, żeby właśnie tutaj te negocjacje rządowe pozytywnie zakończyć, bo on bodajże będzie minister... jakimś szefem komitetu czy ministerstwa do spraw europejskiej tożsamości i kwestii obywatelskich. No, nie chciałbym, broń Boże, tutaj nikogo obrazić czy używać argumentów ad personam, ale nazwa tego Ministerstwa momentalnie skojarzyła mi się z tytułem pewnego sketchu kabaretu Monty Pythona. Tam też było takie ministerstwo o bardzo specyficznej nazwie, i, i myślę, że niestety to są najpoważniejsze sprawy. Skład polskiego rządu, to jak będą polskie sprawy wyglądały, ale y, czasami to przypomina, no, niestety, rzeczywistość nie polityczną, ale kabaretową. Oj, sporo zarzutów ze strony Konfederacji, a jak Platforma Obywatelska? Jarosław Draguć? No i jak, jak tutaj można krytykować PiS? Oni ma, są taki samozachwyt, że będą na pewno się dziwili zaraz, że, że my tutaj mamy jakieś tam do tego spostrzeżenia, jak to wygląda, ale skupmy się na faktach, tak? Mamy rekordową wielkość rządu. Takiego rządu jeszcze nie było chyba od czasów Mieszka I do dnia dzisiejszego. Nadmuchali ten balon rządowy po prostu do granic możliwości. Mamy rekordową liczbę wiceministrów. Choćby tutaj taki wiceminister przykład z opolszczyzny do spraw, który zajmuje się sprawami kosmosu. Ja czekam po prostu, kiedy pierwsza rakieta zostanie wystrzelona. Księżyca już pierwsi niestety nie zdobędziemy, ale może Marsa. Ja czekam, aż będzie. Tu była pomyłka, tu była pomyłka Minister ciepa mówił, że, że, nie, że to nie jest. Jego no, no ale tak, 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 padło, takie hasła były, taki był przekaz. Eee, I zobacz, czekam, aż zobaczymy ten eee, czy na czerwonym pasku. Pierwszy, że zjednoczona prawica podbiła Marsa. E, aczkolwiek śledzę, śledzę to naprawdę bacznie e, no ale przejdźmy dalej bo to tak naprawdę chodzi te, te miejsca w rządzie, te posady to, to chodzi wła, właśnie o wpływy polityczne, o posady a to rodzi bardzo negatywne zjawiska bo to rodzi nepotyzm ja tutaj przy, przy, przy przykłady po prostu z województwa opolskiego bo to się niesie na całą Polskę jeden przykład tutaj to e, poseł który nie udało mu się zdobyć ponownie mandatu poseł Antoni Duda kasa musi się zgadzać więc znalazło się miejsce w spółce Skarbu Państwa, PKP Cargo. Poseł Duda nawet nie wie, ile będzie zarabiał. Chyba go zmusili do tej, do tej posady, tak? On na pewno nie chciał się wzbraniać, no ale nazwisko Duda zobowiązuje i kasa musi się zgadzać. Potem przykłady kolejnego negatywnego zjawiska, kumoterstwo. Tutaj członek Solidarnej Polski zdobył Kolejną posadę, znowu pieniążki muszą się zgadzać dla e, członków władzy, tak. Tutaj mówię o panu e, panie Kubów, e, który został, który właściwie jest bohaterem opolskiej afery rybackiej, został dyrektorem gospodarstwa rybackiego, gdzie wcześniej osoba, która była dyrektorem, miała 40-letnie do, do, doświadczenie, Dwa lata zostało e, mu do emerytury, ale to nie, nie przeszkadza, żeby go wyrzucić i posadzić na to miejsce swojego. Trzeba natychmiast zmniejszyć e, wielkość rządu i ja tutaj się cieszę, że jednak m, 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 ilość tych ministerstw się zmniejszy, ale ja nie wierzę w to, że ilość członków rządu będzie mniejsza, bo na pewno to sobie wynagrodzą w e, postaci wiceministrów, na pewno to będzie wynagrodzone w tych e, nowych urzędach, tak jak ten urząd e, tutaj mamy do spraw, e, m, główny urząd morski, tak? czy rządowe centrum sportu. Także to, to będziemy to na pewno bacznie, e, bacznie śledzić. Ale, proszę Państwa, tak duży rząd to są, rodzi skutki, złe skutki, ponieważ to jest złe ekonomicznie dla Państwa. To utrudnia zarządzanie. To ma negatywny wpływ na instytucje państwowe oraz na obywateli. I żaden patriota nie powinien się zgadzać na taki proceder. Żaden patriota nie powinien się zgadzać na kumoterstwo i nepotyzm Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Teraz tak bardziej konkretnie, to zmiana na przykład w Ministerstwie Edukacji. Y, tutaj y, głowy w Ministerstwie Edukacji leciały i według mnie one będą lecieć. Dlaczego? Dlatego, że fatalna reforma edukacji pogrążyła polskie szkolnictwo. W czasie pandemii, ja nie mówię, że musiało to, y, 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 wtedy edukacja działać jak szwajcarski zegarek. Ale przynajmniej powinna, powinna działać, bo w momencie lockdownu na początku edukacja całkowicie się wyłączyła. Praktycznie w ogóle dzieci nie miały żadnych zajęć, dzieci nie miały opieki, rodzice zostawili, zostawili sami sobie i, i tak to wyglądało. Nowym ministrem zostaje pan Czarnek, który jest wybitnym filozofem, potrafi odróżnić kałużę suchą od mokrej. I na przykład takie jego twierdzenia, jeżeli one wejdą do szkoły, to ja naprawdę bardzo się martwię o, o polskie szkolnictwo. Jeżeli on mówi, że kobieta najpierw powinna rodzić dziecko, a potem ewentualnie myśleć, myśleć o jakiejkolwiek karierze, no to, to dla mnie są słowa skandaliczne. Tak samo jak te słowa, które mówią o karze cielesnej. Pewnie zaraz będzie kolega mnie tutaj kontrował, że to jest wyrwane z kontekstu, ale nie, proszę Państwa, proszę sobie zobaczyć na jego wypowiedzi w internecie, to wszystko jest dostępne, pełne, pełne zapisy i dokładnie jak to wygląda. I tak jak każdy obrońca rodziny ze Zjednoczonej Prawicy, pan Czarnek będzie się kierował na pewno na zasadzie rodzina na swoim, czytaj na państwowym, ale ja przejdę jeszcze... Do kolejnego ministerstwa, Ministerstwo Kultury, pan Gliński, jak się okazuje naczelny sportowiec Prawa i Sprawiedliwości, teraz będzie się zajmował nie tylko kulturą, ale i kulturą fizyczną. No pojęcia są bardzo podobne, ciekawe jak takie ministerstwo będzie działało i będzie zarządzało tak różnymi tematami jak kultura i kultura fizyczna. Ale wisienkę na torcie zostawiłem na koniec. Mm -hmm. Kto komu będzie szefował? Jarosław Kaczyński panu premierowi Morawieckiemu, czy pan premier Morawiecki Jarosłowi Kaczyńskiemu? Bo e, pan Kaczyński jest. Prezesem w partii i jest zwierzchnikiem pana Morawieckiego w strukturach partyjnych. A tutaj będzie teraz podlegał pod pana Mateusza Morawieckiego w randze wicepremiera. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno będzie to ciekawie i czekamy na, na, na dalsze wydarzenia. Sporo zarzutów ze strony Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Krukowski za chwilę będzie te piłeczki starał się odbijać, ale jeszcze poproszę lewicę Mikołaj Olchowy. Prosimy bardzo, jaka jest ocena tego nowego rządu premiera Morawieckiego. W takim razie chciałbym powiedzieć, że w mojej opinii konstrukcja nowego rządu to swoista próba odwrócenia uwagi przed wszystkimi oszustwami pieniężnymi, których PiS dopuścił się w ostatnim roku. Chciałam tutaj przypomnieć o 70 milionach złotych wydanych przez Jacka Sasina czy respiratorach, bardzo popularne afery. Wracając do tematu ministrów, nowy minister edukacji Przemysław Czarnek jest to nowy pseudokatolicki ekstremista uważający kobiety za worki do rodzenia. E, Oj, mocno. Chciałbym powiedzieć, że nie są to rzeczy wyjęte z kontekstu, y, ponieważ taka była wypowiedź y, pana Czarnka y, rok temu na katolickim Uniwersytecie Lubu, Lubu, Lubelskim. Karygodne jest też stawienie pana Czarnka w roli ministra edukacji, który tak naprawdę nie ma nic związanego z tym tematem, a jego wypowiedzi mają charakter skrajnie wykluczający. Warto wspomnieć o tym, że y, pan Czarnek popiera kary cielesne na dzieciach, jak powiedział kolega z Platformy Obywatelskiej. Po raz kolejny nie są to rzeczy wyjęte z kontekstu. Chciałbym też przejść do tematu kobiet w rządzie, których zdecydowanie brakuje. Na czele polskiego rządu stoi tylko jedna kobieta, Marlena Molong, która jest przykładem kolejnych niespełnionych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ nadal nie zostały zlikwidowane umowy śmieciowe, jak obiecane jest od, pięć, od pięciu lat, do czego dąży sama lewica. Eee, co do samej Marleny Molong, wypowiada się też skrajnie prawicowo na temat odwołania konwencji stambulskiej. Za którą, za czym oczywiście lewica jest przeciwna. Tutaj chciałem też bardzo podkreślić, że w ministerstwach jest więcej Jarosławów i Maciejów niż kobiet. Jest to troszeczkę zabawne, ponieważ yy, górują mężczyźni w polityce. Yy. Kolejnym tematem jest też pan minister zdrowia, Adam Niedzielski, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego z ochroną zdrowia, ponieważ oprócz stołka, który otrzymał od swoich partyjnych kolegów, jakim była funkcja prezydenta NFZ przez ostatnie dwa lata. Niech słuchacze oraz obywatele zastanawiają się, czy taki ktoś powinien ratować Polskę przed pandemią COVID-19. Przypomnijcie sobie też, dzisiaj mamy bodajże 2300 przypadków. Jak pokazują ostatnie dni, z każdym dniem to się zwiększa. Więc czy taka osoba powinna pomagać nam podczas pandemii i ratować nasz kraj? To Mikołaj Olchowy jeszcze. Tak, jeszcze ostatnia sprawa. To dwa prosimy i Grzegorz Krukowski. Okay. I za chwilę będziemy wracać. Yy, Zbigniew Ziobro, która przez ostatnie dwa lata sprawdziła się w yy, roli prześladowania osób, które ośmielają się mieć inne zdanie na temat partii rządzącej, wyznaczając im, wyznacza im procesy oraz inwigiluje sądownictwo, sądownictwo. Nie są to po raz kolejny rzeczy wyjęte z kontekstu. Można sobie, można sobie przypomnieć yy, sprawę pani Grażyny Jurszczyk z Krapkowic, która wygrała wszystkie instancje, sprawę we wszystkich instancjach w sprawie zgzie, zgięcia krzyża a mimo to prokurator gen generalny Zbigniew Ziobro wniósł skargę nadzwyczajną na wyrok sądu. Po raz kolejny zadajemy sobie pytanie, dlaczego minister sprawiedliwości jest w stanie podkreślać decyzję niezależnych sądów. Mm. Mikołaj Olchowy, Lewica, bardzo wiele zarzutów. Grzegorz Krukowski, Forum Młodych PiS. Co na to, pan Grzegorz? Panie redaktor, szanowni państwo. No ja się tu akurat w ogóle nie dziwię, jak kolega Jarek mówił. Może wy się dziwicie, że ja się nie dziwię a ja się dziwię, że wy się nie dziwicie. Kolega, widzę też filozof, jak poszedł no, czarny. No cóż, Pewnie wszystko co też niedługo się, nie się znajdzie. To taka wie pani gdybologia, gdybologia. To są fakty. Konkrety. No tak jak A zawsze. pan Kubów nie ma, nie, ma, nie ma posady? ostatnio od czterech lat. Pan Duda nie ma posady? tych. No chłopie, pozm mają posady. Się tutaj za niedługo nie przerywajmy, nie ten ten goreś, nieprzyrywanie, posadę, nieprzyrywanie. Przez ostatnie cztery lata zajmowaliście się, się właśnie tą gdybologią. To nie przyniosło wam żadnych efektów. Teraz się znowu tym zajmujecie. No Polacy są tym zmęczeni. Może byście się trochę zajęli też pracą, zamiast czy nie wyszukiwaniem jakichś tutaj powodów do krytykowania, otworzyli też swój nowy ruch, uratowali Warszawę. No ale powiedzmy, no mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o no, pana o którego tutaj się tak wyrywasz, to nasza pani pełnomocnik e, skrytykowała decyzję Jakieś o kroki podjęła? obsadzeniu tam A, nie, pana, e, pana e, Kubowa, ponieważ dla nas zawsze priorytetem liczą się przede wszystkim kompetencje osób, które są zatrudnianych na. Jakaś interwencja poselska będzie? Na stanowiskach. E, m, m, no Na razie interwencji raczej żadnych nie będzie, ponieważ czekamy na to, jak ministerstwa od nas będzie, się pracujemy. układają, aż będą mogły funkcjonować sprawnie, aż administracja dojdzie na odpowiedni poziom. No Abstrahując od tego, wszystkie te większość przynajmniej tych wypowiedzi pokazuje, że nasi koledzy wykazują się zupełnym brakiem dobrej woli, brakiem także świadomości, jak działają ministerstwa, czy w ogóle jak działa administracja. Rządowa. Ja bym powiedział, że teraz to te odchudzenie wszystkich ministerstw jest bardzo dobrze oceniane przez specjalistów, szczególnie specjalistów z zakresu gospodarki. Mogliśmy czytać tutaj takie bardzo szerokie wywiady w gazecie w Rzeczpospolitej. No ja bym powiedział, że jestem zadowolony z tych zmian, dajmy czas ministrom na narządzenie, jak to mówią, po owocach poznacie, a dotychczasowe owoce pracy rządu Prawa i Sprawiedliwości są bardzo dobrze, co oceniają też nasi wyborcy, dając nam mandat zaufania, dzięki czemu wygrywamy dotychczas chyba już siódme czy ósme wybory z rzędu, co też pokazuje, że um, Wasza technika, technika ciągłego krytykowania, doszukiwania się afer tam, gdzie ich nie ma, e, doszukiwania się jakichś e, e, kolejnych e, powiedzmy e, wpadek rządu tam, gdzie ich nie ma, Posługiwanie się fake newsami, fake newsami, jeszcze raz fake newsami, do po prostu granic możliwości. Przepraszam, ale te nie przywodzi to też nie wam żadnego, żadnego fake newsy, skutku. Hmm. bo czasem wszystko jest podane czarno na No dobrze, tam jakiś. Każdy ma prawo do swoich wypowiedzi, jeżeli tak, bardzo czy ci się zwiększa liczbę ministerstw. To zobaczymy. Panowie, bo zaraz... Proszę kto wcześniej zwiększył liczbę no, ministerstw? No cóż, zostawiliście państwo w takim stanie, że trzeba było zwiększyć liczbę ministerstw, bo pola i do popisu dla Prawa i Sprawiedliwości było bardzo to dużo. To no liczbę czemu udało nam się wyprowadzić większość czyj, nieprawidłowości. Czyj rząd jest najdroższy w historii? Panie, udało nam się wyprowadzić większość, niepra większość nieprawidłowości, ale także czyj rząd yy, załatał najbardziej dziurę budżetową, czyj, czyj rząd zlikwidował mafie watowskie? czyj rząd y, poprawił byt Polaków, no na pewno nie wasz, w waszym rządzie, to przepraszam bardzo, ale już nie chcę wracać do tego, co było kiedyś, nie ma co, skupmy się na przyszłości. Moja Przyszłość będzie dobra. Postawimy tutaj przecinek, wracamy do państwa po przerwie. Wracamy do dyskusji w młodzieżowej loży radiowej. Przed chwilą Grzegorz Kurkowski odbijał piłeczki przeciwników, ale jeszcze zdaje się, dwa słowa chciał dopowiedzieć, a przypominam, rozmawiamy o nowym składzie rządu premiera Morawieckiego. Dziękuję pani, ja dwie sprawy jeszcze chciałbym poruszyć. Jeżeli chodzi o zarzucane nam kumaterstwo, to ja bym chciał chciał zapytać czy w urzędzie Marszałkowskim nie pracuje przypadkiem połowa chyba o polskiej platformy obywatelskiej, no, jeżeli to nie jest też przykład e, kumaterstwa, no to ja nie wiem czego. Natomiast e, jeżeli chodzi o państwa krytykanstwo, to o, chyba jak ostatni raz tutaj byłem, to nasz koleg wasz kolega no, Tobiasz naśmiewał się, że to troszkę z innego tematu, ale jak gdyby pokazuje to no tendencję. No właśnie, bo wciąż uciekamy od głównego. Tak, to tylko pokazuje tu tendencję, że naśmiewał się, że propozycja Polski dotycząca pomocy dla Białorusi jest wyśmiewana przez Unię Europejską, wyśmiewana przez państwa Zachodu, tymczasem dzisiaj dowiadujemy się, że Rada Europejska pozytywnie odniosła się do naszych propozycji i poleciła Komisji Europejskiej Opracowanie pro, pomo programu pomocowego tylko pokazuje sukcesy, a na sukcesy trzeba dobrze trochę poczekać, a nie od razu zajmować się krytykanstwem. To był Grzegorz Krukowski, forum młodych Pis. Michał Maliński się zgłaszał, Konfederacja Ruch Narodowy? Tak, adwocem odnośnie sytuacji na Białorusi. Pamiętam, że w Loży Radiowej w sierpniu ostrą ten temat dyskutowaliśmy. Nawet TVP-info dedykowany paszkwil na mój temat oparty na fake newsach napisała. Wtedy mówiłem o tym, żeby zachować rozsądek i kierować się polskimi interesami narodowymi. I jaką mamy sytuację w październiku, Łukaszenka nadal rządzi. Do żadnej zmiany władzy ani do żadnych zmian na Białorusi nie doszło. Protestujący się rozeszli. A jedynym skutkiem, jedynym bilansem naszego zaangażowania jako państwa na Białoruś jest to, że mamy sankcje z ich strony, i to utrudni nasz eksport naszych produktów spożywczych i nie tylko właśnie na Białoruś. Więc polscy przedsiębiorcy, polskie firmy stracą, a przez to stracą też pracownicy. Podobnie jest z piątką dla zwierząt, gdzie Konfederacja przecież nasi liderzy brali udział w Warszawie na proteście oddolnym rolników z organizacjami rolniczymi, także, i to jest jakby prawdziwa wartość walka o polskie interesy, a co do samego, samej rekonstrukcji rządu, wracając do dyskusji słów, które padły mhm. już po, ze strony yy, właśnie kolegi z Forum Młodych yy, PiS. Administracja publiczna, administracja rządowa, siłą rzeczy powinna być tak mała, jak jest to możliwe, żeby mogła sprawnie funkcjonować. Kryzys gospodarczy nie jest czasem na rozbudowywanie administracji rządowej czy też ministerstw, a czy teraz poprzez likwidację i fuzję kilku ministerstw, czy odchudzono tą administrację rządową, bardzo ciężko jest powiedzieć, bo sam fakt, że będzie mniej ministerstw, nie znaczy, że będą one mniej kosztowały, czy że mniej etatów będą one pochłaniać. No, pamiętajmy o tym, że jeszcze dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu rozmawialiśmy o e, planowanych e, redukcjach zatrudnienia w ministerstwach, także to jest w Ministerstwach i w ogóle w administracji państwowej, to jest kwestia, która teraz jest. Bo póki co cały ostat... czas realizowana. Przez ostatnie pięć lat była y, największe wzrosty, jeśli chodzi o zatrudnienie w administracji państwowej. Nie, to za platformy obywatelskie. No nie, tutaj mamy dość konkretne. Albo myśmy nie rozmawiali z wami. To była Loża radiowa. Drogi panie, wy obsadzacie stanowisko od sprzątaczki po stanowisko prezydenta RP. Nie będę tutaj podawał konkretnych przykładów. Stanowisko prezydenta RP obsadzają obywatele w stosunku do tej decyzji obywateli. Ja się zgadzam z decyzją obywateli, jest demokracja, tak większość wybrała, ale nie zgadzam się z tym, co robicie na poziomach niższym i to, jak wygląda zatrudnienie, na przykład w Urzędzie Ma to że e, to jest na pewno nie ta skala jak co wy robicie w spółkach Skarbu Państwa e, co wy ja robicie co wiem, to cały jeden wydział jestem wsadzony, tylko i wyłącznie przez e, ile, ile ile milionów e, ile milionów zarobili w spółkach Skarbu Państwa wasi działacze nawet tutaj o Polski no, może się pan pochwali i przynajmniej widać, są tego widać, efekty za ty wy, wydać... specjalistów ze waszych czasów spółki takie jak lot spe spe specjalistów być tak liczywamy. a jakie ma doświadczenie wy y, 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 pan który odkrył nagle so w sobie ich y, y, Teologa, który, jakie ma, jakie ma doświadczenie... Ale zaczynamy wciąż od tematu, panowie, Prowadzamy dyskusję bardzo. do absurdu czasem. Ja tutaj bardziej wolałbym spotykać się w loży radiowej z przedstawicielami innych środowisk politycznych, żeby dyskutować merytorycznie na temat spraw najważniejszych, kluczowych, strategicznych dla Polski, realizacji polskich interesów narodowych, bo teraz to ja widzę, że tutaj panowie z dwóch głównych sił politycznych, partii rządzącej i głównej partii no, i opozycyjnej, partia, która nie była w obrzucają się, obrzucają się tutaj... Um, Oskarżeniami, kto więcej yy, ja tu... zniszczył, kto więcej tam zatrudnił rodziny. Aż się cieszę, że tutaj jest szyba z pleksy pomiędzy Wami, ale już przechodząc do kwestii poważnych, yy, ja bym radził zredukować dyskusje i wzajemne oskarżenia, a porozmawiać o kwestiach kluczowych. Rekordowe zadłużenie 200 miliardów złotych, pierwsza sprawa. Więc o wyzwaniach, bo o tym też chciałam tak. dzisiaj porozmawiać, bo przypominam, rozmawiamy o nowym rządzie, więc teraz nowe wyzwania przed nowym rządem. Takie najważniejsze wektory, w którym kierunku pójdzie? Dziecię. To Grzegorz Krukowski zacznie za chwilkę, panowie. odniosą się. Jestem przekonany, że, że zmiany w rządzie przyczynią się do szybszego wyjścia z kryzysu i lepszego poradzenia sobie y, z jego skutkami. No i mam nadzieję, że lepiej niż nasze, niż państwa zachodnie czy nasi sąsiedzi, Znów z uwagi na to, że liczę, że rząd będzie bardzo skuteczny w tych działaniach, mamy już doświadczenie y, w radzeniu sobie ze skutkami kryzysu i mam nadzieję, że y, Będziemy te nasze plany, nasze działania skutecznie realizować. Zanim premiera, zmiany w rządzie mają się także przyczynić do budowy państwa dobrobytu, który obiecaliśmy Polakom. No i to jest sedno tego programu. Na nim oparliśmy nasze wartości, czyli te tradycyjne wartości polskie i europejskie. Ale wice, jakie ja wektory by zaproponowała? Co najważniejsze teraz? No na pewno nie zgodziłbym się z tym, że jak to pan powiedział z forum młodej prawicy, w tym, że Młodych Polska. PiS. Proszę. Młodych PiS, PiS, przepraszam. Tam... Okej, okay, przepraszam tak. bardzo. Która, pan powiedział, że Polska jest sobie teraz w stanie poradzić z nowymi z nowymi m, sytuacjami, które napotka nasz kraj, ale m, proszę sobie zadać pytanie, czy... Tutaj, o którym nowy minister zdrowia, który został powołany, będzie sobie w stanie poradzić z kryzysem pandemii, który nie ma na ten temat żadnych kompetencji, ani on nic o tym nie wie. Skąd wiesz, że on nie ma żadnych kompetencji? Ja tutaj przede wszystkim mówię o skutkach gospodarczych, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia. No to prawdopodobnie, jeżeli zachorowania będą tak daleko wzrasać tak jak y, dalej wzrastają, no to prawdopodobnie trzeba będzie wrócić do jakichś obostrzeń, które funkcjonowały A na początku pandemii. Czy faktycznie ten minister to zrobi? To to, czy pan minister to zrobi? No to zobaczymy, czy pan minister. To są jakieś takie pytania w ogóle bez sensu. No ja nie wiem. Dziwię się, że w ogóle padają, jeżeli chodzi o rozwiązania gospodarcze. No to jak najbardziej ja się nie opieram tutaj na moich jakichś własnych oceniach czy ocenach, bo ja nie mam podstaw do tego. Ja się opieram tutaj na opiniach specjalistów, które możemy przeczytać w prasie specjalistycznej. No, to są jak gdyby rzeczy publicznie wiadome. No. Jarosław Zdrogoć, tak? No, i, ja liczę mimo wszystko, że, że ta rekonstrukcja rządu dobrze wpłynie na jego działania, że zmniejszona liczba ministerstw faktycznie, w co na razie nie wierzę, mam nadzieję, że będę negatywy, pozytywnie zaskoczony i zmniejszy się ta liczba członków rządu, bo to nie pomaga ani w zarządzaniu, ani w e, finansach państwa. Ale e, ja chciałbym tutaj zwrócić, że teraz kwestia, jak wiadomo, bardzo ważna kwestia zdrowia, tak, bo co dotyka w tej chwili obywateli? To jedno jest, że dotyka i COVID, ale wiele obywateli zostało praktycznie całkowicie pozbawionych dostępu do lekarza. Skazani są tylko na teleopiekę w wielu przypadkach. To jest kwestia do działania. Nie ma żadnych kampanii prowadzonych przez państwo. To powinno być, powinny być ogólne, ogólnopolskie kampanie. Ale też jest trochę tak, że dzisiaj pacjenci boją się po prostu pójść, więc to no, jest. No właśnie, też ale. Ale tak, że... ja boju, lekarze ale, też się boją. Ale... Powinny być kampanie dotyczące na przykład badań profilaktycznych, bo jak wiemy, już są pokazane statystyki coraz mniej kobiet bada się, na przykład robi mamografię i, i, tego typu, i tego typu badania, co może doprowadzić do tego, że będziemy mieli za niedługo epidemię nie tylko COVID, ale epidemię zgonów po prostu na, na raka, tak? Także tutaj działania są potrzebne natychmiast i trzeba, i trzeba w końcu wziąć się do pracy. Ale to są dane po epidemiologiczne, doskonale pamiętam, z 2018-2019, gdzie takich kampanii był cały szereg. No przecież u nas przed Urzędem Wojewódzkim co chwilę wstawał mamograf, jeździ po całym województwie opolskim. Sama pani posłuch Porowska była twarzą e, tych kampanii. Bo też ale pytanie, w, czy musi tego... to robić państwo, czy musi zrobić ministerstwo konkretnie, bo robią to, to robią też Te kampanie trwają, trwają, Ale, wszystko ale wszystko to apelują, bym, a bym, to, że w okresie covid ludzie boją się chodzić do lekarza, no to to jest coś zupełnie innego. No to tutaj trzeba, trzeba, trzeba trochę trzeba... rozsądku, zdrowego go zachować, a nie znowu wymyślać afery Trze... który, tam, gdzie ich nie ma. Jedno to, to... zdanie i Michał trzeba, trzeba uruchomić e, i zachęcać ludzi, kampanię do profilaktyki, bo tutaj chodzi o ich zdrowie. Trzeba im zapewnić dostęp do lekarzy. Ludzie się boją, ale to, to, jest, to jest złe, że ludzie się boją, bo potem te wszystkie choroby zostaną wykryte za późno i będzie wiele wyroków śmierci. No to proszę, młodzi demokraci, dajcie nam przykład, zorganizujcie taką kampanię. Michał Waliński, teraz świetny. Konfederacja. To, to wy macie narzędzia, do tego wy jesteście poddawani. Dobrze, prosił, i prosiłbym, o, o, prosiłbym to, panowie że już o wyciszenie kłótni, bo teraz ja będę mówił. Jeśli klucza. chodzi o e, trzy wektory rządu, które, w którym, kierunki, w których rząd powinien iść w najbliższym czasie, jako jesteśmy w sytuacji kryzysowej, mhm. nadzwyczajnej. Pierwszy to jest skuteczna walka z COVID-19, bo obecna walka nas nie zabija COVID, nas w sposób walki z nim zabija. Po pierwsze, wszelkie obostrzenia i lockdowny przy zwiększeniu się przypadków czym będą skutkowały? Przede wszystkim tym, że gospodarka jest wyłączona, finanse publiczne są zagrożone, ponieważ wpływy podatkowe nie wpływają do budżetu. Państwo nie ma pieniędzy na realizację swoich statutowych Nazwijmy to zadań, i to kończy się albo większym deficytem, albo wyprzedażą majątku narodowego, żeby móc sfinansować bieżące zobowiązania i aktywności państwa. Lockdown, zamknięcie gospodarki, jest samobójstwem dla naszego państwa i narodu i A absolutnie nie, nie, nie można tego robić. Nikt nie tego nie chce, ale mieliśmy już trzy miesiące lockdownu, którego skutki są makabryczne. Także y Koronawirus na pewno istnieje, ludzie chorują, zdarza się nawet, że umierają, chociaż jest to nie, niezwykle mało przypadków. W każdym razie o, o, w porównaniu do ogólnej dziennej śmiertelności w Polsce. Czyli Konfederacja w, mówi więcej obostrzeń, tak? Właśnie mniej, właśnie nie, mniej. mniej obostrzeń, mniej, mniej lockdownów, tylko żeby tych obostrzeń było mniej, ale żeby one były racjonalne i sensowne i żeby nie uderzały w gospodarkę, bo jak się uderza w gospodarkę, to to wraca jako bumerang dla. Zwykłych ludzi, zwykłych Będziemy mieszkańców mi Polski. Czy bardziej o to, czy więcej obostrzeń, ale bez lockdownu w tym sensie? Żeby więcej obostrzeń, nie więcej terenie, które nie strefy, atakują tak gospodarki, dalej. bo atakując gospodarkę, atakuje się zwykłych ludzi, okay. bo oni potem nie mają dostępu do podstawowych usług publicznych, nie mają pracy, nie mają środków do życia i dlatego chronienie gospodarki jest tak kluczowe i fundamentalne, bo chodzi o to, żeby zwykli ludzie mieli raz, że pensje, czyli z czego żyć, Środki za co jeść, życia. gdzie mieszkać, ale żeby też były wpływy do budżetu państwa, żeby państwo mogło podstawowe usługi publiczne obywatelom zapewnić. Druga kwestia, drugi wektor to jest kryzys gospodarczy, który ze względu na lockdown, ze względu na COVID, ze względu na koniunkturę na rynkach światowych znaną już od dawna e, następuje. I tutaj państwo nie może, tak jak w piątce dla zwierząt, zabijać całych branżach, na przykład hodowla wieprzowiny i drobiu, gdzie 30-40% obrotów się zmniejszy przez to, że jest zakaz uboju rytualnego. Poza tym w państwie prawa muszą istnieć stałe przepisy prowadzenia działalności gospodarczej, żeby ludzie chcieli to Działalność prowadzić. To już znali XIX-wieczni teoretycy prawa cywilnego w Austrii, w Niemczech, w Szwajcarii i te rozwiązania na całym świecie funkcjonują do dzisiaj. Nie może być tak, że przedsiębiorca nie wie, w jakim kraju jutro będzie żył, w jakim systemie prawnym, bo wtedy nikt nie będzie chciał prowadzić działalności gospodarczej, bo ryzyko będzie za duże. Tak jest tak z innymi branżami. Ja tutaj bym na czas kryzysu przede wszystkim ciął wydatki publiczne i dał też szczególnie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw więcej wolności, tak aby ludzie mogli po prostu. Mieli możliwość dobronienia się przed kryzysem, wychodzenia z niego. Trzeci wektor obrona tożsamości i kultury. Środowiska skrajnej lewicy, środowiska LGBT zaszczuwają, terroryzują na co dzień setki ludzi. Ludzie są zwalniani z pracy, bo jest na przykład tak, że skrytykują publicznie w jakikolwiek sposób merytorycznie, kulturalnie środowiska LGBT, a ich przedstawiciele wysyłają setki maili do pracodawców, terroryzując ich, żeby oni zwalniali tych ludzi. W Polsce de facto mamy sytuację, że nominalnie prawicowy rząd. Jest u władzy, a jakakolwiek krytyka środowisk LGBT kończy się ostracyzmem społecznym, wyrzuceniem z pracy, śmiercią cywilną, problemami na rynku pracy. I nie może być tak, że mała, agresywna grupa będzie terroryzowała całe społeczeństwo. A tym bardziej nie może być tak, że mała i agresywna grupa toleruje, terroryzuje społeczeństwo, a rząd nominalnie prawicowy jest w tej sytuacji absolutnie bezradny, co każdy dzień pokazuje z każdym tygodniem. Coraz ciężej żyje się w Polsce ludziom o konserwatywnych tradycjach. Tradycyjnych katolickich poglądach, ponieważ wszelkie ich wartości są brutalnie atakowane, aktywiści LGBT są coraz bardziej rozochoceni, coraz bardziej agresywni, kierują się do. Terroryzują. Przede wszystkim proszę mi nie przerywać, do... skończę wypowiedź. Tak, eee. uważam, że terroryzmem jest o, używanie oj, przemocy, jest przemocy i przestępstw do osiągania celów politycznych. Aktywiści LGBT w sposób zaplanowany, czyli typ kwalifikowany według polskiego prawa karnego, dewastują samochody, biją ludzi tylko dlatego, że nie mają inne poglądy. Tak, to jest najbardziej podstawowa definicja terroryzmu. Osiąganie celów politycznych za, pom za pomocą przemocy i przestępstw. Za chwilę przegłosuję Ja widzę, że pan się strasznie wzburzył. lewica, tutaj. lewica nie się odnieść do słów pana z Ruchu Narodowego. Strasznie pan generalizuje. Nie generalizuję, mówię o konkretach. No, zda zdarzały się proszę. takie przypadki zdecydowanie, gdzie środowisko LGBT zniszczyło coś, tak? ale oni chcą też walczyć o swoje prawa, i nie wiem dlaczego używa pan słowa terroryzuje. Nie Bo wiem. podaję definicję akademicką terroryzmu. Osiąganie celów politycznych, ideologicznych poprzez stosowanie przemocy no, i przestępstw, jak niszczenie po, mienia pogody. i bicie ludzi. jest tutaj działać lewicy, on cię terroryzuje w jakiś sposób? No, czy ja, czy czy ja, ja powiedziałem, ja że, że ta konkretna osoba nie. mnie terroryzuje? Ja podaję konkretne nie, przykłady, ale kiedy środowiska, że lewica LGBT, terroryzuje. Tak, Krugowski tak, Krugowski środowiska LGBT ile czasu by terroryzują. Ja w najogólniejszym sposób tak, zgadzam się z kolegą Malińskim, natomiast Michał, no przed chwilą skrytykowałeś polski rząd za to, że. Stworzył powołał ministra do spraw ochrony Krytykuje tożsamości. A teraz yy, krytykujesz rząd za to, że właśnie żadnych, yy, żadnych tutaj środków nie, nie, nie podjął. No Bo nie z, ma żadnych zrobimy, efektów a tych a działań to, tych urzędów. to źle, czy zrobimy tamto, to źle. No poczekaj na efekty. Na efekty zawsze trzeba czekać. Pięć lat czekam. Dziękuję panowie za dyskusję. Teraz łyk wody, ale widzę, że panowie już wody nie mają. To po wyjściu zachęcam i trochę na uspokojenie. <laughs> tak już koniec. Grzegorz Krukowski, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Kłaniam się nisko mnie Michał Maliński Konfederacja Ruch Narodowy. Dziękuję również Państwu. Warosław Draguć, Młodzi, Demokraci, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. I Mikołaj Jolchowy, Lewica. Okay, dziękuję się. bardzo. A program prowadziła Joanna Matlak. Słyszymy się za kilka dni. Dziękuję. Loża radiowa.